Remont Bramy Portowej to niewątpliwie głośna inwestycja. Ulice wokół Bramy Portowej zamknięte zostały w piątek o północy. Wszelkie utrudnienia są związane z modernizacją i przebudową całego układu torowisk tramwajowych. W planach inwestycji jest 6 etapów prac. Najbardziej kłopotliwe mają być jednak pierwsze dwa i to się w pierwszych dobach po zmianach sprawdziło. Zamknięcie ruchu w tym rejonie spowodowało wielkie zamieszanie, zwłaszcza w rejonie Mostu Długiego, które trwało przez weekend i poniedziałek. Od wtorku wprowadzono kolejne zmiany, aby ruch był bardziej płynny. Na skrzyżowaniu przy Moście Długim, gdzie tworzyły się potężne korki, wydłużono cykl zielonego światła dla pojazdów jadących nabrzeżem Wieleckim od ulicy Kolumba. Mimo postulatów kierowców nie będzie dodatkowego prawoskrętu na Most Długi. Dodatkowo w celu poprawy funkcjonowania komunikacji miejskiej autobusy mają wydzielony bus pas na ulicę Energetyków na odcinku od trasy zamkowej do Mostu Długiego. Mimo utrudnień szczecinianie inwestycje doceniają. Będzie ładniej po prostu. Chyba to pomoże w rozładowaniu trochę ruchu. Pani, nie mam właściwie żadnego zdania na ten temat. Ja mieszkam w innej części Szczecina, rzadko tu przychodzę, to na razie mi to nie przeszkadza, ale jak jest konieczne, to trzeba. Przypominamy również o trwających zmianach w komunikacji miejskiej. Tramwaje numer 2, 7 i 8 zamiast do basenu górniczego jadą po swoich stałych trasach przez Bramę Portową, ale do ulicy Potulickiej. Od Wyszyńskiego do basenu kursują natomiast autobusy 807. W poniedziałek kierowców, którzy łamali zakazy wjeżdżając na przykład z Placu Zwycięstwa pasem dla autobusów w kierunku Wyszyńskiego, policja upominała. Od wtorku kierowcy karani są mandatami.